Postanowiliśmy, drodzy Państwo, że przekażemy jako radni po 1000 zł. To jest taka pierwsza nasza pomoc na rzecz właśnie i szpitala, i załóg pogotowia. Jak radni zadeklarowali, tak zrobili. W Światowy Dzień Zdrowia na ręce pracowników pogotowia i szpitala przekazali środki ochrony osobistej i inne niezbędne produkty w tym niebezpiecznym i trudnym czasie. W ten sposób chcieliśmy i podziękować, i zaznaczyć to, w jaki sposób my tu współpracujemy ze szpitalem, współpracujemy z pogotowiem. Chcieliśmy, aby była zaznaczona ta nasza obecność jako radnych, ale również chcieliśmy zachęcić wszystkich do tego, aby również w tych ciężkich chwilach, chwilach związanych z epidemią koronawirusa, pomagali. Nikt nie zastąpi lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, ratowników, ale każdy może pomóc. Cały tydzień praktycznie jeździłem po hurtowniach, po producentach z tego tytułu, że akurat mam taką pracę, że jeżdżę po firmach i dostarcza mi wodę, to wiem, gdzie kto co produkuje, kto czym sprzedaje, znaczy kto co sprzedaje, gdzie firmy są importerami czego. No to jest to trudna na pewno sytuacja na dzień dzisiejszy, ale no, mimo jakiegoś tam wysiłku zdobyliśmy, tak jak widać, i przyłbice, które są robione właśnie u nas w Ostrowcu na drukarce 3D. Najgorszym problemem jest do zdobycia na dzień dzisiejszy rękawiczka. To jest problem chyba globalnie całego kraju. Brakuje rękawiczek, maseczki szyją pracownie krawieckie, pracownicy DPS-u, harcerze, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, bo ludzi o wielkich sercach nie brakuje. Wszystkie działania prowadzą do tego, aby zminimalizować skutki pandemii. Natomiast wszyscy też jesteśmy realistami. Chcielibyśmy, żeby ta opieka medyczna była na najwyższym poziomie. Dlatego też wszystkie te działania, również nasze, radnych z naszego klubu, są skierowane ku temu, aby jak najwięcej środków, jak najwięcej właśnie tego typu akcji było propagowanych. Od kilku dni słowa podziękowań płyną do medyków, to dla nich biły dziś o 13:00 brawa, a gesty wdzięczności szczególnego znaczenia nabierają w Światowy Dzień Zdrowia. Chciałam podziękować z tego miejsca pracownikom, że wykazują bardzo wysokie morale, naprawdę, że przychodzą do pracy, nie chodzą na zwolnienia, jak niektórzy uciekają w trudnym okresie, uciekają tej ciężkiej pracy. Koledzy przychodzą, mimo że mają własne rodziny, dzieci nie izolują się, podchodzimy do tego w miarę zdroworozsądkowo. Pomoc materialna popłynęła od radnych i od starostwa, które zakupiło 600 litrów płynów do dezynfekcji dla pogotowia, szpitala i domów pomocy społecznej. Ale obok pomocy rzeczowej można również Ostrowiecki Szpital wesprzeć finansowo. Zachęcamy oczywiście bardzo wszystkich chętnych do tego, żeby wpłacać na właśnie konto, które zostało podane przez starostwo powiatowe i wspomagać nasz szpital, ponieważ środki te są bardzo potrzebne do zakupów niezbędnych środków medycznych służących do pracy naszych medyków, którzy na co dzień nam przecież pomagają w tych ciężkich czasach. Ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Walki trudnej, która trwa i dziś nie znamy odpowiedzi, kiedy się skończy. Dlatego i nasza pomoc nie powinna mieć końca.